zbiórka poszła, myślę, że całkiem dobrze. Na pewno poszłaby lepiej, jakby była niedziela handlowa, bo to zawsze jest więcej miejsc, gdzie można stać z puszką i więcej osób mogłoby przejść około nas, mogłoby dać. Ludzie ogólnie chętnie, wydaje mi się, dawali, a wolontariuszem zostałem, no bo co, no trzeba pomagać. 70, 80, 80 zł, 140 po raz pierwszy, 140 po raz drugi i 140 po raz trzeci sprzedany. 90 po raz pierwszy, 90 zł, 100. 100 zł, 110, 120. Jeszcze za wcześnie myślę na podsumowanie, ale już wiem, że jest tendencja zniżkowa ze względu na to, że młodzież nie miała gdzie kwestować, sklepy są pozamykane, restauracje też, więc praktycznie zimno, mokro i nie ma ludzi na mieście. Mniej, na pewno mniej zbierzemy, no tak myślę, że mniej. Dobrze natomiast wyszła licytacja, częściowo sprzedaliśmy już przedmioty, które dostaliśmy, także bardzo się cieszymy. I myślę, że tutaj trochę podciągniemy, sprzedajemy co się da, nawet ciasto, a jak wyjdzie, no to się okaże za dwa dni może. 100 zł po raz pierwszy. Na licytację idzie. 100 zł po raz pierwszy. Dobrze. Super, licytacja ładnie, dzisiaj przebiegała bardzo dobrze, bo było i drogie były rzeczy, ale były piękne rzeczy i przede wszystkim osoby bardzo hojnie darowały pieniążki na dzieci, a też druga sprawa taka, że jestem w takim wieku, jakim jestem podeszłym i też w przyszłości mogę korzystać z Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak w szpitalu, czy z jakiejś aparatury, która będzie po prostu dla mnie bardzo ważna, żeby uratować życie. Pan dlaczego wspiera orkiestrę? Również na pomoc dla szpitali, bo ponieważ sprzęt jest potrzebny dla szpitala, a wiadomo, że czasami trudno dostać się na jakieś zabiegi czy na jakieś specjalistyczne urządzenia. Nie? Także cel jest bardzo szczytny, że tak powiem, i na pewno nam się w naszym wieku przyda. Mamy 40, czy ktoś da 50? 50. Kto jest 60, 60, 70? A jestem wolontariuszem dlatego, że lubię pomagać innym, na przykład dzieciom, a zbiórka w tym roku przebiegała bardzo sprawnie, ludzie chętnie wrzucają pieniądze i oby tak dalej.